Siemanko kochani, witam was w ten ładny majowy dzień. W sumie już mamy dobre popołudnie, prawie wieczór. Mam do zaprezentowania dla was piłę Demona CS58T. To jest mniejsza wersja popularnego Demona CS65T. Nie będę się dużo rozgadywał, zaraz wam pokażę jak wygląda, co było w zestawie, jak odpala. Także ruszamy do dzieła. Tutaj mamy naszą piłę Demon, bardzo podobna do swojego większego odpowiednika. Różni się tym, że już ma inną rączkę. Obudowa jest bardzo podobna, no troszkę mniejsza prowadnica. Tutaj mamy, nie wiem czy będzie widać, może wyostrzy tabliczkę. Demon, obroty maksymalne 8500 na minutę, obroty biegu jałowego 2800 na minutę, pojemność zbiornika paliwa 550 cm sześciennych, pojemność zbiornika oleju 260 cm sześciennych, prowadnica 15 cali, czyli w sumie taka sama jak w Demonie, 1,5 mm i 325 cali idzie łańcuch. I tu mamy Demonka właśnie CS58T. Tutaj mamy kartonik, w którym była zapakowana. Z takich dodatkowych informacji to piła waży 6,3 kg, ale to nie wiem czy z prowadnicą czy bez. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Moc 2,2 kW, czyli 2,99 HP. Co tu ciekawego? No i tak jak tutaj widzicie, po angielsku to też nie będę bardzo tego, jakby to powiedzieć, rozkminiał. Możecie sobie zobaczyć, tu jest jej specyfikacja. Piła została już dotarta, zostały wypalone 4 zbiorniczki, paliwo 1 do 20. Teraz jest zalany, już jest 5 zbiorniczek, 1 do 25, czyli standardowa mieszanka w Demonach. No i jak na razie piła sprawuje się ok, nic nie wyszło, a zaraz pokażę wam jak odpala i tnie. Piła się tak prezentuje, standardowo ssanie się wyciąga. Tutaj mamy włączanie, wyłączanie, bardzo fajne rozwiązanie. Piła nie była palona, także odpalamy na zimno.
I tak prezentuje się piła Demon. Jest troszkę teoretycznie lżejsza. Ma mniej koni, ale sprawuje się bardzo dobrze. Pinieczki tnie bardzo fajnie. Także jak ktoś chce mniejszą piłę sobie do ogrodu, to nie musi kupywać CS65, tylko może kupić CS58T, czyli mniejszy odpowiednik. Tak jak widzieliście, piła jest dopiero dotarta. Jeśli Wam się materiał podobał, zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie zobaczyć konfrontację tej piły z jej mocniejszym odpowiednikiem, dajcie znać w komentarzach. Postaram się nagrać materiał. No i co, nie będę dalej przeciągał. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. No i widzimy się w następnym odcinku. Hejka!